Ja myślę, że pracowałem cały rok na to, żeby dostać szansę ją wykorzystać, także to też nie było tak, że ja przez 10 miesięcy, które nie grałem, to leżałem i nic nie robiłem, tylko cały czas trenowałem i czekałem na tę szansę, żeby kiedy ona się pojawi, to ją wykorzystać i tak się stało. Cały czas wiedziałem, że żeby myśleć o reprezentacji, muszę grać w klubie i dopiero wtedy, kiedy zacząłem grać, to zacząłem troszkę myśleć o reprezentacji i to się stało, ale nigdy nie czułem się pewniakiem, bo wiem, że każdego dnia na każdym treningu trzeba udowadniać, że to miejsce należy się mi i myślę, tak jest tutaj. Nie ma, nikt nie odpuszcza, każdy walczy o swoją pozycję i to jest, myślę, siła tej kadry, że jest rywalizacja, ale jest zdrowa rywalizacja. Nikt poza treningami nie podkłada sobie nóg, tylko każdy sobie pomaga, a na boisku to jest oczywiste, jest walka, bo każdy chce jechać na mundial.